Dzień dobry w kolejnym filmie. W zasadzie dzisiaj będzie kontynuacja poprzedniego odcinka. Poprzednio pokazywałem moduł CC2530, który funkcjonował jako router z dołączonymi urządzeniami, czujnikiem PIR, barometrem, czujnikiem światła i przekaźnikiem. To wszystko podłączyliśmy pod Home Assistanta. Dziś trochę zmodyfikujemy nasz projekt, zmodyfikujemy podłączenie, wgramy nowy wsad i podłączymy to pod domotnicza. Zapraszam do oglądania filmu. Schemat podłączenia jest w zasadzie ten sam, co w poprzednim odcinku. Całość zasilamy napięciem przemiennym 230 V. Zamieniamy je najpierw na 5 V przy pomocy HLK PM01, a potem AMS-em 1117 zamieniamy na 3,3 V, ponieważ część urządzeń działa na 0,3 V, a część działa na 5 V. Do samego modułu podłączamy wszystkie te elementy w sposób następujący. Czujnik światła i barometr będą działały na magistrali I2C, a więc obydwu szynę danych SDA podłączamy pod pin P1.3. Natomiast szynę zegarową, czyli SCL, podłączyliśmy sobie pod pin P1.0. Przekaźnik podłączamy sobie pod pin P0.6. U mnie jest to przekaźnik sterowany stanem wysokim w wersji SSR. I ostatni element to czujnik PIR, który będzie podłączony pod pin P2.2. Przechodzimy teraz do programu PTVO Firmware Configuration. W tym programie wykonamy plik wsadowy, który wgramy do naszego modułu CC2530. Najpierw wybieramy rodzaj płytki. Zwróćmy uwagę, że jest dużo możliwości wyboru. Ja mam sam moduł CC2530, ale ktoś z Was może mieć na płytce dodatkowy moduł, na przykład wzmacniający sygnał antenowy. Potem wybieramy rodzaj urządzenia. Ja wybieram router. Będzie to jednocześnie router i urządzenie końcowe. Teraz ustawiamy sobie urządzenia zewnętrzne, które są dopięte do naszego modułu według pokazanego schematu. Najpierw podłączymy sobie nasz czujnik ruchu, czujnik PIR. Będzie to input 2, wpięty jest pod pin 2.2, GPIO. Ustawione jest na pull down, ponieważ jeśli nie wykrywa ruchu, to jest tam 0. Linkujemy do output 2, o którym za chwilę, i ustawiamy jako switch. Teraz output 2. Wybieramy sobie dowolny pin powyżej P24. Te piny wyższe to piny wirtualne, których nie ma realnie w module. Ja wybrałem P31. GPIO to nie ma znaczenia, bo jest to pin wirtualny. I remember state. Teraz podłączymy sobie nasz czujnik jasności światła, czyli BH1750. Działa on tak samo jak BMP na magistrali I2C. Ustawiamy output 3. BHT jest na pinie P1.3, tak samo zresztą jak BMP. Tu jest szyna danych pod P1.3, czyli SDA. Zaznaczamy pull up i adres niezmiennie zostawiamy 35, chyba że zmieniliśmy coś w module. Skierowamy szynę danych, to następną output 4 będzie szyna zegarowa, czyli SCL. Jest na pinie P1.0, I2C SCL i pull up. Dokładamy jeszcze nasz moduł BMP280, ponieważ wszystko działa na jednej szynie, na jednej magistrali I2C, więc te dwa moduły, BH i BMP, mają wspólny pin danych P1.3.
oczywiście mają wspólny pin zegarowy P10, ale tego zegarowego nie musimy już powtarzać. Mamy więc output 5 P13 BMP, pull up i adresu również nie zmieniamy. Ostatni nasz element to przekaźnik. Ustawmy go pod pin output 6. Pin 2.1, oczywiście GPIO. Przekaźnik sterowany jest stanem wysokim, więc robimy tutaj pull down. I oczywiście remember state. W poprzednim odcinku na tym kończyliśmy. Zapisywaliśmy sobie nasze ustawienia, ale najpierw trzeba tym razem przejść w zakładkę Expert. Tutaj spróbujemy utworzyć konwerter do ZigBee to MQTT, żeby w tym konwerterze wskazać, jakie mamy tu ustawienia, żeby nie wyświetlał wszystkich 16 pinów, a tylko te konkretne z konkretnymi wartościami. Więc musimy zaznaczyć model ID i tutaj wpisać sobie dowolną nazwę. Można również powyższą nazwę też edytować. Ale wystarczy ten model ID. Ja wpisałem Paco korytarz. Robimy Save Custom Converter. Zapisujemy go jako dowolną nazwę. Ja nazwałem Paco podłoga korytarz i robiłem zapis. Teraz robimy save jako korytarz. Oprogramowanie przygotowane. Nie będę tutaj pokazywał, w jaki sposób wgrywamy plik wsadowy do naszej maliny, jak wgrywamy potem plik do modułu. Wszystko to opisane jest w moim filmie numer 19, router ZigBee. Poza tym warto jeszcze obejrzeć mój poprzedni film, czyli film 22, mówiący o tym, jak podłączałem nasz router z urządzeniami końcowymi do Home Assistanta. Zakładam więc, że potrafimy sami wgrać sobie oprogramowanie do naszego modułu i przechodzimy dalej. Włączamy teraz program WinSCP. Logujemy się nim do maliny i po prawej stronie widzimy katalogi naszego Raspberry. Wchodzimy więc do katalogu ZigBee to MQTT, w katalog Data i tutaj kopiujemy sobie nasz plik Paco korytarz. Ja nie będę kopiował, już go mam tutaj. Przechodzimy do programu Puty, logujemy się do naszej maliny. Następnie przechodzimy do katalogu ZigBee to MQTT przez Data i edytujemy plik configuration.yaml, czyli sudo nano configuration.yaml. W tym pliku musimy dopisać następującą rzecz. External converters, dwukropek, i tutaj dwie spacje, myślnik i po myślniku nazwę pliku, który utworzyliśmy, czyli paco podłoga korytarz.js. Ctrl X, zapisujemy plik, robimy sudo reboot, czyli restartujemy naszą malinę, podłączamy nasz moduł przez nas wykonany do zasilania i sprawdzamy, czy został on znaleziony.
robimy restart naszego Zigbee to MQTT, a najlepiej całej maliny, wydając polecenie sudo reboot. Kiedy już malina ponownie działa Raspberry, podłączamy nasz moduł CC2530 do zasilania i sprawdzamy, czy został wykryty. Ja użyję do tego asystenta Zigbee to MQTT. Mówiłem o nim bodajże w którymś z poprzednich odcinków. W 19 bodajże odcinku. Zigbee to MQTT i tu mam wypisane urządzenia. Wśród nich znaleziony jest mój router. Ja mu nadałem już nazwę. Ale zobaczmy, jakie elementy zostały wykryte w tym routerze. Jakie dane przekazuje. Jasność L3, czyli z tego out 3. Link quality, czyli jakość połączenia. Ciśnienie z out 5. Switch, czyli przełącznik, to jest akurat L2, to jest czujnik PIR. Switch L6, to jest nasz przekaźnik i temperatura z barometru. Te wszystkie dane są przekazywane przez Zigbee do MQTT. Przechodzimy wreszcie do naszego domoticza i spróbujemy w nim ustawić wszystkie te czujniki, które działają w moim module routera. Wybieramy opcję własne, Zigbee to MQTT. Gdyby ktoś nie miał tej opcji, to również w którymś z poprzednich filmów mówiłem, jak ją zainstalować w domoticzu. Mamy już załadowane. Znaleziony jest router. Klikamy na niego i tu mamy wypisane wszystkie rzeczy, które są znalezione, a nawet pewnie troszkę więcej. Zobaczmy, co tu mamy. Na przykład temperatura i wilgotność, ale wilgotności nie mamy. Mamy temperatura, wilgotność i barometr. I ta rzecz nam się pewnie przyda. Tą włączamy sobie. Nazwijmy to korytarz barometr. Mamy jeszcze z L2, mamy tutaj czujnik ruchu. Mamy jasność, oświetlenie. 78 luxów w tej chwili. No to sobie to dodajmy. Tutaj. Korytarz. Jasność. Wreszcie mamy jeszcze na szóstce mamy switch. Tego też możemy dodać, już został dodany. To zobaczmy, jak to teraz wygląda. Pogoda. Mamy korytarz barometr. Pokazuje nam oczywiście nie w hektopaskalach, a w paskalach, czyli 1005 hektopaskali. Temperatura, korytarz barometr i pokazuje temperaturę 24,1. Swoją drogą ta jest trochę przyduża. Mamy wreszcie przełączniki i w przełącznikach mamy to input 5, mamy czujnik ruchu i mamy czujnik do włączania naszego światła. Wszystkie czujniki zostały znalezione i zainstalowane. Przypomnijmy. Barometr. Czujnik temperatury. I tutaj mamy włącznik światła, a tu jest czujnik ruchu. Jeszcze mamy gdzieś jasność. Korytarz jasność, proszę bardzo, 78 luxów. W
ten sposób praktycznie Domotycz sam wczytał sobie dane z Zigbee'u MQTT, a my tylko włączyliśmy właściwe urządzenia. Na koniec chcę postawić proste pytanie, czy warto budować własne projekty, własne moduły, czy kupować gotowce, chociażby pod Zigbee i je dołączać do systemu. Popatrzmy najpierw na koszty. Policzmy koszt naszego projektu, który pokazywałem. Sam moduł CC2530 to jest koszt jakieś 21 zł. Moduł BMP to na AliExpressie jakieś 6 zł. Moduł jasności światła to jakieś 5 zł. Przekaźnik SLR to 7 zł. Czujnik PIR da się kupić za 5 zł. Do tego trzeba dołożyć jeszcze oczywiście zasilanie. Całość wyjdzie około 70 zł. Gdybyśmy jednak chcieli zamówić sobie poszczególne urządzenia gotowe, działające przez Zigbee, to koszt będzie, no właśnie, zobaczmy jaki. Załóżmy, że zamawiamy sobie przekaźnik działający po Zigbee, jednokanałowy. Do tego przekaźnika zamówimy jeszcze sobie czujnik oświetlenia działający na baterię. Do tego czujnika oświetlenia dołożymy jeszcze po Zigbee czujnik ruchu. I wreszcie jako ostatnie urządzenie dodamy jeszcze barometr, także działający na baterię. To wyjdzie nam koszt około 220 zł. Różnica jest duża, 70 a 220 zł. Ale pamiętajmy jeszcze o jednym. Te urządzenia w moim module pobierają trochę prądu. Nieznacznie co prawda, ale minimalne zużycie prądu przemiennego będzie. Mimo wszystko jednak sądzę, że lepiej jest zbudować projekt niż kupować poszczególne elementy. Pozdrawiam na tym koniec w dzisiejszym filmie. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, do łapek w górę i do oglądania kolejnych moich filmów. Do zobaczenia.